bardzo rozmowicie. Ale się rozchodzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Święty Florian, nasz patron, gromadzi nas dzisiaj na Eucharystii, w czasie której dziękujemy Panu Bogu za 100 lat waszej codziennej, pełnej poświęcenia służby. Obejmujemy serdeczną modlitwą wszystkich strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę do Pana. W chwili ciszy uczcimy ich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Naszą serdeczną modlitwą obejmujemy wszystkich strażaków aktualnie służących w tej jednostce, ich rodziny. I prosimy o potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo, o siłę i moc, o świadectwo na co dzień, o pełną poświęcenia i oddania służbę drugiemu człowiekowi. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy, zaniedbania i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana Męczennika daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożaru. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Ty, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku
nie wikła się w kłopoty, około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, który go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasu, otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeżeli walczy przepisowo. Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonu. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę, aż do więzów, jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, razem z wieczną chwałą. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nimi żyć będziemy. Jeżeli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On się nas zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Oto Słowo Boże. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Wzywam Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga i głos mój usłyszał ze swojej świątyni. Dotarł mój krzyk do Jego uszu. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Od blasku Jego obecności rozpaliły się węgle ogniste. Pan z nieba odezwał się grzmotem. Zabrzmiał głos Najwyższego. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosiągnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas w unicestwieniu. A oni trwają w pokoju, choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni. Nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skraceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnym siebie. Doświadczył ich jak złoto w tygru i przyjął ich jako całopalną ofiarę. W dzień nawiedzania swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia. Alleluja, alleluja. Aby Pan Bóg za wstawiennictwem naszego patrona, świętego Floriana, błogosławił w ciężkiej, niebezpiecznej, pełnej poświęcenia służbie, Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych strażaków, za tych wszystkich, którzy w obronie ojczyzny i wiary podczas akcji gaśniczych i ratowniczych oddali swoje życie, aby Pan Bóg nagrodził ich szczęściem wiecznym w swojej chwale. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków, za całą naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy poprzez czyny miłości na co dzień świadczyli wobec bliźnich, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, naszego patrona, udziel nam darów, o które z ufnością prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne i oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, z górem serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie składali dziękczynienie Tobie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Floriana ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Uznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przejmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych strażakach, o tych, którzy w obronie ojczyzny wiary oraz ratując życie i mienie drugiego człowieka oddali swoje życie, a także o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Florianem, naszym patronem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Boże, dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze świętym Florianem i wszystkimi świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Dokonam teraz na prośbę prezesa
tutejszej jednostki poświęcenia nowego sztandaru i tablic. Drodzy strażacy, otrzymacie za chwilę nowy poświęcony sztandar. Gratuluję Wam dotychczasowych sukcesów na polu ratownictwa. Życzę jeszcze większej mobilizacji w ofiarnej służbie bliźniemu pod nowym sztandarem, na którym widnieje postać naszego strażackiego patrona świętego Floriana. Poświęcamy ten sztandar, gdyż oprócz wspólnego celu służenia Ojczyźnie łączy nas wiara w Boga. Poświęcenie sztandaru dotyczy przede wszystkim ludzi, których idea jednoczy idea służby człowiekowi aż do ofiary z życia. Ten sztandar, poświęcony mocą Słowa Bożego i wodą święconą, jest darem bezcennym, będącym symbolem wiary i nadziei, wierności i męstwa, odwagi i poświęcenia, ofiarności i wytrwałości. Niech będzie należycie czczony, ceniony, szanowany i otaczany nieustanną opieką. Niech wyraża najwyższe wartości moralne i patriotyczne, oparte na najszlachetniejszych ideałach miłości Boga i bliźniego. Niech skupia najlepszych synów i córki tej ziemi, którzy mają zaszczyt służenia w szeregach strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Dzisiejsza uroczystość niech wyciśnie głęboki ślad w pamięci strażackiego środowiska i niech wzmocni siły i hart ducha. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przekazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem całą tutejszą strażacką społeczność. Pobłogosław ten sztandar należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i ochotnie nieśli pomoc innym. Za przyczyną świętego Floriana, patrona strażaków, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogący wieczny Boże, racz wysłuchać nasze pokorne prośby i pobłogosław tę tablicę ufundowaną w duchu wdzięczności i upamiętnienia stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Niechaj wszyscy wsparci Twoją łaską i obdarzeni dobrymi uczynkami po trudach doczesnego pielgrzymowania zasłużą na osiągnięcie wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, kończy się msza święta. Dzisiaj w wyjątkowych warunkach, w strugach deszczu. Robiłem co mogłem, nie przedłużałem, żebyście za bardzo nie zmokli. Już szybciej nie można było odprawiać mszy świętej, ale na pewno była pobożnie odprawiona, chociaż nie zbieraliśmy tacek, więc nie wiem, czy jest ważna. Moi drodzy, ja dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Przepraszam, że od razu po zakończeniu, po błogosławieństwie będę musiał odjechać, ale łączę się z Wami duchowo. Gratuluję pięknego jubileuszu. Na ręce prezesa przekażę list gratulacyjny. 100 lat to rzeczywiście szmat czasu. Wiele się wydarzyło przez ten czas. Dobrze, że zauważyliście tę datę, zauważyliście ten jubileusz po to, żeby objąć serdeczną pamięcią tych, którzy przez te 100 lat służyli, już odeszli, jak również tych wszystkich, którzy nadal służą. Na dalszą służbę, na dalsze poświęcanie się drugiemu człowiekowi,
przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Uroczystości obchodów stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Proszę dowódcę uroczystości, drucha komendanta Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Aleksandrowie Łódzkim Pawła Stasiaka o złożenie meldunku druhowi Sławomirowi Emanuelowi, członkowi prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Łodzi o gotowości pododdziałów do odbycia uroczystości obchodów stulecia oraz o dokonanie przeglądu zgrupowanych pocztów sztandarowych i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości drucha Pawła Stasiaka o wydanie komend, o podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim.
Proszę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu, druha Lechosława Berlińskiego, o powitanie przybyłych na naszą uroczystość gości oraz druhów i wygłoszenie przemówienia okolicznościowego wraz z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Proszę bardzo. Witam wszystkich przybyłych na naszą uroczystość. Pogoda nam nie dopisała w pierwszej części ważnej, istotnej, no ale słoneczko zaczyna wyglądać za chmur i myślę, że wszystko się uda. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich naszych gości, a w szczególności druhnę Agnieszkę Hanajczyk, posłankę na Sejm, naszą speakerkę dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witam i jednocześnie dziękuję za podjęcie się trudu prowadzenia tego spotkania. Witam druhnę Ilonę Rafalską, radną Sejmiku Wojewódzkiego. Serdecznie witam. Witam druhnę Iwonę Dąbek, sekretarza Rady Powiatu. Przepraszam, przewodniczącą Rady Powiatu i sekretarza naszej gminy. Witam drucha Jacka Lipińskiego, burmistrza i gospodarza jednocześnie. Serdecznie witam. No, księdza Betleja nie ma, ksiądz Pełka opuścił. Nasze, ale też go tutaj wcześniej powitałem. Witam serdecznie naszego gościa, drucha Sławomira Emanuela, przedstawiciela prezesa Jana Rysia, członka prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego. Witam serdecznie naszego przyjaciela jak gdyby takiego też i mentora, drucha Józefa Dziemdziele, prezesa zarządu oddziału powiatowego i zwierzę naszej sprawy. Witam serdecznie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, drucha Krzysztofa Zielińskiego. Serdecznie witam. Witam drucha Mariana Jóźwiaka, prezesa zarządu oddziału gminnego w Aleksandrowie Łódzkim. Witam serdecznie także drucha Pawła Stasiaka, komendanta gminnego w Aleksandrowa, który jest dowódcą dzisiejszej uroczystości. Witam pana Grzegorza Siecha, skarbnika Aleksandrowa Łódzkiego. Widziałem pana Siecha tutaj, tak, serdecznie. Witam naszą miłą koleżankę druhnę Wioletę Dudzińską, nie wiem czy jest obecna. Jest obecna, która z nami na stałe współpracuje. Witam pana Tomasza Barszcza, współorganizatora dzisiejszej uroczystości, szefa Wydziału Promocji i Współpracy za granicą Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim. Przepraszam, przewodniczący. Witam panią Annę Rożkowską, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim. Zapowiadała, że będzie, pewnie jest. Witam drucha Andrzeja Fisiaka, prezesa zarządu oddziału miejskiego naszego związku w Konstantynowie Łódzkim. Witam poczty sztandarowe, które przybyły na dzisiejszą uroczystość. A mianowicie z następujących jednostek: Adamów, Aleksandrów Łódzki, Bełdów Krzywa Wieś, Krośno, Jastrzębie Górne, Nakielnica, Prawęcice, Sanie, Sobień, Rąbień. I witam naszych gości OSP Nakielnica, Poczet Sztandarowy z OSP Nakielnicy. Aha.
Witam, tu mi podpowiedzi, tak, bo tak śledzę, to koryguję, panią Zofię Grabarczyk, przewodniczącą, tak, ale panią, tak, przewodniczącą z naszego samorządu tutaj w Aleksandrowie Łódzkim. Witam także zasłużonych druhów, drucha naszych seniorów, drucha Osiewałę, Lemańskiego i Domagałę. Widziałem, to już są naprawdę tutaj historia tej sprawy. Witam koła gospodyń wiejskich, Skrzypca i Rąbienia. Witam przedstawicieli władz samorządowych w Rąbieniu, przewodniczącą Rady Sołeckiej w Rąbieniu panią Renatę Wójcik. Witam byłego przewodniczącego Rady Sołeckiej, naszego przyjaciela wielkiego, pana Bogdana Parysiewicza. Witam panią dyrektor szkoły podstawowej, panią Małgorzatę Patoletę. Przedszkole Sielankowo z panią Jaśnicką Nowak witam. Przedsiębiorców i naszych sponsorów, wszystkich, bo nie sposób nawet tutaj wszystkich wymienić, są na naszym kalendarzu i na stronie internetowej, ale wszystkich serdecznie witam. Witam oczywiście także bardzo gorąco mieszkańców Rąbienia i okolicznych miejscowości, którzy uczestniczą w tej uroczystości, współpracują z nami, a także gości Rąbienia, którzy tutaj na tę uroczystość, jeżeli tam są, też są, a są, bo to weekendowa pora, serdecznie witam. Myślę, że wymieniłem tych, byli zaproszeni oczywiście goście, których nie mam, nie dopisali nam, jak to zwykle bywa na tych uroczystościach, trudno, żeby w 100% dopisali, ale mamy nasze władze strażackie reprezentowane, samorządowe od szczebla powiatowego po szczebel gminny. Mamy mieszkańców i wszystkich zgromadzonych tutaj strażaków i mieszkańców. I dziękuję wszystkim przybyłym na tym uroczystość, mimo że pogoda nas od rana nie zachęcała do wycieczek. Dziękuję bardzo druhowi. Teraz nastąpi nadanie sztandaru oraz tablicy pamiątkowej. Sztandar i tablica zostały poświęcone w trakcie mszy świętej. Prosimy przedstawicieli fundatorów, członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu, druhów Romana Lemańskiego, członka honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu i Mariusza Grabowskiego, basyście przewodniczącej Rady Sołeckiej w Rąbieniu, pani Renaty Wójcik i byłego przewodniczącego Rady Sołeckiej, pana Bogdana Parysiewicza oraz sołtysa Rąbienia, pana Zbigniewa Jagurę, o zajęcie miejsca przy nowym sztandarze i tablicy pamiątkowej w pobliżu sztandaru historycznego wystawionego w specjalnej gablocie. Treść zawarta na nowym sztandarze nawiązuje do historycznego sztandaru Straży Ogniowej Ochotniczej w Rąbieniu z roku 1930. Brzmi następująco. Z jednej strony Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, z drugiej strony Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień. Na tablicy pamiątkowej Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Rąbień. Proszę członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, drucha Sławomira Emanuela, o odczytanie aktu nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Akt nadania sztandaru. Na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP Województwa Łódzkiego w Łodzi nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia i zdrowia. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSPRP Województwa Łódzkiego Jan Ryś, Łódź, 21 czerwca 2015 roku. Odczytanie aktu nadania sztandaru dokonał oczywiście druh Józef Dziędziela. Akt zostaje wręczony prezesowi OSP w Rąbieniu.
A teraz proszę przedstawiciela fundatorów, drucha Romana Lemańskiego, w asyście pozostałych przedstawicieli fundatorów, o prezentację sztandaru i przekazanie go prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu, druhowi Lechosławowi Berlińskiemu oraz odegranie roty przez orkiestrę. Przekazania sztandaru dokona druh Sławomir Emanuel. Teraz poproszę drucha Lechosława Berlińskiego o powtórną prezentację sztandaru i przekazanie go chorążemu pocztu sztandarowego. Thank you.
Bardzo dziękuję. To bardzo ważna chwila w życiu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Proszę o brawa. Pozwolę sobie druhu powitać wicestarostę Krzysztofa Kozaneckiego, który również przybył na naszą uroczystość. A teraz bardzo ważny moment dzisiejszej uroczystości. Teraz nastąpi wręczenie odznaczeń. Mamy nadzieję, że nie będzie padać, także bardzo prosimy o sprawne występowanie. Poproszę drucha Pawła Stasiaka o odpowiednie komendy. I pierwsze odznaczenie. Złoty znak Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. O wręczenie go na sztandar proszę drucha Sławomira Emanuela. Medal honorowy imienia Bolesława Chomicza dla drucha Lechosława Berlińskiego. O wręczenie proszę drucha Sławomira Emanuela. Wyczytany przed wrogi szyku wystąp. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, dla druhów Ryszarda Mistrzyńskiego, Sławomira Sokolskiego, Wiktora Szyjakowskiego. O wręczenie proszę drucha Sławomira Emanuela i drucha Józefa Dziędzielę. Wyczytani przed progu szyku wystąp. Ja po wręczeniu w ogóle nie słyszę Państwa braw, a te brawa się należą. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa dla druhów. Rafał Bieniaz, medal srebrny. Rafał Juszczak, medal srebrny. Kazimierz Cybulski, medal brązowy.
Tadeusz Jawolski, pośmiertnie medal odbierze rodzina, medal brązowy. Roman Lemański, medal brązowy. O wręczenie proszę druha Sławomira Manuela i druha Józefa Dziędziela. Wyczytani przed front, krzyk, wystąp. Odznaką strażak zerowy odznaczeni zostali druhowie Rafał Bogutczak, Sebastian Dąbrowski, Marcin Dąbrowski, Maciej Cywiński, Mariusz Grabowski, Przemysław Grzelak, Marcin Gzik, Piotr Kolada, Paweł Kośla, Łukasz Nadgrodkiewicz, Piotr Marciniak, Jarosław Nowak, Kazimierz Nowak. O wręczenie odznak proszę drucha Józefa Dziędzielę i drucha Mariana Jóźwiaka. Gratuluję odznaczenia i życzę także wszystkim, żeby coś tam więcej. Tak. Oznaczam drucha, oznaczam zawodnika, zawsze to się wyjdzie. Gratuluję sobie, do zobaczenia. Mamy jeszcze dwa? Gratuluję odznaczenia druku. Proszę bardzo, rekomendacja. Zachód do rozwój, strażak, który się... Gratuluję druku odznaczenia. Zachód do rozwój, strażak, który się rozwój. Odznaczenia. Wszystko tak? Tak, no i dziękuję. Czek. Ryszard Mistrzyński, Kazimierz Cybulski. Wystąp.
proszę o brawa. I dziesięciolecia otrzymają druhowie: Wiktor Szyjakowski, Jarosław Nowak, Rafał Bienias, Karol Kamieniak, Rafał Juszczak, Kazimierz Nowak. O wręczenie odznak proszę drucha prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej drucha Mariana Jóźwiaka oraz wiceprezesa Jacka Lipińskiego. Wyczytani przed front szyku wystąp. Tak.
Odznak i za wysługę lat pięciolecia otrzymają duchowie: Dąbrowski Marcin, Dąbrowski Sebastian, Marciniak Piotr, Nadgrodkiewicz Łukasz, Bogutczak Rafał, Kołada Piotr, Cywiński Maciej, Kośla Paweł, Grzelak Przemysław, Bzik Marcin, Grabowski Mariusz, Torczyński Jakub. Jeszcze kogo mamy? A! Gratuluję. Paweł. Ja robię to, by to było. To wszystko. Druhowie, no nie śmiali są nasi druhowie, nie wykazali się inicjatywą w tym zakresie, ja ich rozumiem. Dlatego też w imieniu wszystkich odznaczonych, których uznał zarząd za godnych wyróżnień i nasze władze związkowe, serdecznie im gratuluję i jednocześnie dziękuję za to, że doceniono nasz wysiłek, nasz trud, naszą pracę społeczną, pracę ratowniczą na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz gminy i na rzecz całego tutaj naszego społeczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję, nie będę przedłużał, po prostu dzięki. Starym obyczajem przedstawiamy w takich sytuacjach krótką historię Ochotniczej Straży Pożarnej, każdej, tak zawsze się dzieje, w krótkim zarysie, bo jest to jednak podsumowanie całego wieku jednak istnienia tej jednostki. Straż powstała w roku 1915, jak sam jubileusz na to wskazuje. Właściwie z inicjatywy lokalnych mieszkańców narodowości niemieckiej i polskiej. To była taka mieszana straż, chociaż w zaborze rosyjskim i to w czasie I wojny światowej. Straż powstała, została powołana do życia i zaczęła aktywnie funkcjonować. W skromnych warunkach, na prywatnych terenach i posesjach, później nastąpiły darowizny, głównie pana Czaplińskiego, na których powstały obiekty dzisiejszej straży, a wcześniej były to murowane obiekty. W roku 1930, już w niepodległej Polsce, straż ufundowała sobie pierwszy sztandar, historyczny sztandar, o którym dzisiaj wspominano, z okazji 15-lecia jej istnienia. Lata 1939-45, okres zakazany, okres karany za taką działalność. Tym niemniej i w tym okresie działalność straży była niejako zawieszona, ale nie zupełnie. W
podziemiu ona funkcjonowała, bowiem był cały czas sztandar tej straży i to sztandar przechowywany przez obywatela niemieckiego. W roku 1945 po wyzwoleniu przekazał on sztandar inicjatorom kontynuacji pracy Ochotniczej Straży Pożarnej. Do pierwszej takiej grupy działaczy w okresie powojennym należeli Szczepan Szapliński, prezes, Hieronim Ponalski, naczelnik, Józef Osiewała, dzisiaj 65-lecie miał wręczane, zastępca naczelnika, Leon Olejnicza, gospodarz. Straż liczyła w roku 1945 24 członków, dysponowała ręczną sikawką przedwojenną na zaprzęg konny, miała skromne umundurowanie, zarówno bojowe, jak i galowe, powiedziałbym umundurowanie mieszane, i zajmowała pomieszczenia w dwóch starych budynkach drewnianych. W roku 1960 rozpoczęła się budowa z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej nowego obiektu murowanego, który do dzisiaj stoi, w którym dzisiaj mieści się nasza jednostka. Został on zbudowany całkowicie w ramach prac społecznych i z własnych środków. Fundusze zdobywano ze składek, zbiórek pieniężnych, organizowania zabaw tanecznych i imprez kulturalno-rozrywkowych. Prace zakończono w roku 1963. W tym roku straż murowana przy ulicy Pańskiej 15 została oddana do użytku. W okresie późniejszym, w latach 70., 80., 90. i 2000. obiekt był stale modernizowany, dostosowany do współczesnych potrzeb. Ale za głównych jakichś inicjatorów i budowniczych tego obiektu uznać należy Waleriana Stasiaka jako prezesa, Andrzeja Rycerza naczelnika, Stanisława Fisiaka zastępcę naczelnika, Bolesława Żmudzkiego skarbnika, Zdzisława Osiewałę sekretarza, Leona Olejnika gospodarza. To w roku 1970 straż otrzymała swój pierwszy wóz bojowy, tak zwaną babkę stara, który długo straży służył, a w roku 1984 nastąpiła wymiana tej babki na tego starego samochodu na samochód marki Jelcz, też używany, ale samochód wygrany w zawodach strażackich. W tym roku bowiem, w roku 1984, Ochotnicza Straż Pożarna zdobyła pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach pożarniczych i w nagrodę otrzymała ten wóz, który do dzisiaj nam służy już ponad 30 lat, a nam służy no 84 plus, warto sobie policzyć, ponad 30 lat nam jeszcze służy. Więc jest to wóz weteran, że tak powiem, i stworzy historię naszej straży. Także no, staramy się o wóz nowy, jak do tej pory no, nie pozyskaliśmy, ale mamy nadzieję, że zasłużyliśmy na to, aby mieć przy naszej aktywności, wyjazdowości, o czym wspomniałem, przyzwoity wóz. W roku 10 lat temu, to było w 2005 roku, z okazji 90-lecia straży, otrzymaliśmy dzięki inicjatywie pana burmistrza Jacka Lipińskiego, za co bardzo dziękujemy cały czas, wóz lekki Volkswagen Transporter, który do dzisiaj nam, jeżeli chodzi o pomoc operacyjną, działania operacyjno-techniczne, do dzisiaj nam sprawnie służy i jest niezwykle przydatny, szczególnie w ramach jednostki operacyjno-technicznej, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 1994 doceniono nasz wkład w działalność ratowniczą i zostaliśmy przyjęci w poczet straży, które funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i funkcjonujemy do dzisiaj z panem komendantem Zielińskim na czele tu w powiecie, za co też za tą współpracę bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz trochę historii ostatnich lat. To króciutko taka historia, oczywiście można tu by szczegóły podać, różne dokumenty. Chciałem tylko wspomnieć, że jest w trakcie opracowania monografia straży, nie jakieś tam notatki, no to wymaga pracy archiwalnych, też badań, zajmuje się tym po prostu i to jeszcze sobie poczeka, ale będzie taka monografia straży wydana. A teraz trochę statystyki z ostatnich minionych 10 lat, bo na 90-lecie dość dokładnie tą historię przedstawiałem. Jest nas aktualnie 32 strażaków, w tym 19 w jednostce operacyjno-technicznej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To jest spora liczba strażaków, zawsze aktywna, zawsze do dyspozycyjna.
Liczba wyjazdów operacyjno-technicznych na wezwanie Komendy Powiatowej PSP i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wyniosła w minionym dziesięcioleciu około 450 interwencji, a tylko w roku 2014 było ich 65, a do czerwca tego roku ponad 50. Więc widzimy, że ta wyjazdowość i zdarzenia wzrastają z różnych powodów, z różnych przyczyn. Jest to straż, powiedziałbym, no nie chwaląc się, najbardziej poza Aleksandrowem aktywna pod tym względem w gminie i sprzęt jest tutaj niezwykle przydatny. Liczba manewrów, jakie w tym czasie były, było 6, liczba zawodów pożarniczych 5, udział w imprezach państwowych i resortowych około 43 razy, liczny udział w imprezach kościelnych, religijnych, prace społeczne przy strażnicy i na rzecz rąbienia, szczególnie szkoły i przedszkola. Tu przypomnę szczególnie akcje odśnieżania i inne akcje tutaj pomocowe i we współpracy z tymi jednostkami. Od 6 lat wydawany jest cieszący się dużym uznaniem kalendarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu, ciągle wzbogacany, w tym roku też okolicznościowy z okazji stulecia, bardzo ładny. Jednostka w ostatnich 10 latach znacznie wzbogaciła się o wyposażenie, umundurowanie i wszystkie inne niezbędne środki do prowadzenia działalności ratowniczej. Do najważniejszych, tu wymienię, zaliczyć należy pompy różnego rodzaju, mamy tu częste podtopienia, pilarki do drewna, stali i betonu, agregat prądotwórczy, oddymiacz, 6 aparatów oddechowych, torba sanitarna w pełni wyposażona, 4 radiostacje przenośne, prostownik, kompresor, prądownice, łomy, chuligany, profesjonalne latarki strażackie, buty koszarowe i bojowe, ubrania pszczelarzy, ubrania wyjściowe w pełnym wydaniu i inne ubrania bojowe oraz koszarowe. Oraz inny drobny sprzęt niezbędny dla funkcjonowania straży i prowadzenia działalności ratowniczej i działalności społecznej. Mamy profesjonalne szafki strażackie, dzięki między innymi przychylności druha Romana Lemańskiego. Jesteśmy dobrze wyposażeni i spełniamy wymogi krajowe, pełni, powiedziałbym nawet, wymogi krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. No nie mamy tylko nowoczesnego samochodu średniego, liczymy na niego. Jeszcze raz to chciałem bardzo mocno podkreślić. Nie ustaniemy w staraniach. W minionym dziesięcioleciu otrzymaliśmy stałą selektywną łączność ze stanowiskami dowodzenia poprzez system powiadamiania syreny alarmowej i powiadamiania członków JOT-u, czyli jednostki operacyjno-technicznej, sygnałami telefonii komórkowej. To bardzo usprawnia działalność i jesteśmy bardzo aktywni właściwie to ten moment i nie zawiedliśmy właściwie ostatnich dwóch lat ani razu. Wszystkie te działania i zakupy zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Aleksandrowa Aleksandr Wódzki, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej, głównie Komendy Powiatowej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz, to też chciałbym podkreślić, ze środków własnych OSP w Rąbieniu. Nie wszystko, także jest to sporo rzeczy finansowych. Ponadto OSP z własnych środków, ze znacznym wsparciem Urzędu Miasta i dzięki przychylności pana burmistrza Jacka Lipińskiego gruntownie wyremontowała w roku 2008 pomieszczenie strażnicy, wygospodarowując dodatkowe powierzchnie na cele socjalne i kulturalne oraz operacyjno-techniczne. Tam się spotykamy, druhowie, którzy z nami współpracują, to znają. W latach 2012-2015 zakupiono ze środków własnych wysokiej klasy sprzęt informatyczny, procesor, monitor, klawiaturę, drukarkę. Włączono do sieci dzięki tu z kolei druhowi Mariuszowi Grabowskiemu, za co serdecznie dziękujemy. Utworzono własną stronę internetową, która funkcjonuje od kilku lat. Nie zawsze jest tak dobrze aktualizowana, jak powinna, ale jest i jest aktualizowana. I ona, tam się o wszystkim, można wszystkiego o naszej straży dowiedzieć. Tam też jest historia dokładna straży spisana, jest na stronie internetowej. W roku 2014 zakupiono ze środków własnych nowoczesny telewizor, mamy też telewizor, chłopcy chcieli mieć i mają go, a w roku 2015 grę towarzyską Preambula, podkreślam, bo to dla nich jest ważne, bardzo to chcieli mieć, no i mają. W roku 2012 ukazała się też książka napisana przez prezesa, przeze mnie, pierwsza w kraju, pod tytułem Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną, na przykładzie głównie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Było to wydawnictwo centralne, bardzo szerokim echem się odbiło, byłem licznie zapraszany na spotkania autorskie do różnych jednostek. Niestety nie zawsze mogłem wyjechać, bo dopadła mnie choroba w tym czasie ostatnio.
i o Rąbieniu też było w związku z tym głośno. W roku 2015 przeprowadzono głęboką rewitalizację, unowocześnienie elewacji oraz infrastruktury zewnętrznej jednostki. To, co widzimy, jak tam dzisiaj zajechaliście, druhowie i goście, to jest zasługą drucha Romana Lemańskiego przy współpracy strażaków, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Oczywiście, nie wymieniono oczywiście wszystkich działalności, ona jest uwidoczniona w rocznych sprawozdaniach kadencji naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, ale też chciałbym jeszcze jedną rzecz przypomnieć. W roku 2005, czyli 10 lat temu, Ochotnicza Straż Pożarna została oznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a dzisiaj złotym znakiem związku. To jest bardzo, mamy właściwie komplet odznaczeń, na które, myślę, zasłużyliśmy. Kończąc tę krótką historię, należy wymienić i jednocześnie podziękować szczególnie zasłużonym w przeszłości, jak i aktualnie następującym druhom. Świętej pamięci Kazimierzowi Ziemolągowi, Świętej pamięci Leszkowi Kamieniakowi, Lesławowi Szewczykowi, Janowi, Świętej pamięci Janowi, a także Jaronoszowi Bućkom, Stanisławowi, Andrzejowi, Stefańczykom, obydwaj już też zmarli Świętej pamięci, Świętej pamięci Czesławowi, Tadeuszowi Jaworskim, Józefowi, Romanowi Lemańskim, Michałowi Domagale, Denysowi Zięcinie, Zasiarczykom, rodzinie Zasiarczyków, jeszcze zmarłym i żyjącym, Świętej pamięci Zygmuntowi Gawrońskiemu i zastępcy naczelnika aktualnemu Wiktorowi Szyjakowskiemu. Nie wymieniłem wszystkich strażaków, którzy się szczególnie zasłużyli i zasługują i dalej działają, ale są to osoby, których nazwiska warto odczytać, warto je podkreślić. Chciałbym też wspomnieć tutaj w tym miejscu, bo to mówimy o historii, niezwykle przychylnego nami, przyjacielsko nastawionego proboszcza, byłego proboszcza tutejszej parafii, księdza kanonika Andrzeja Mikołajczyka. Był osobą niezwykłą. Na wiele słów szacunku i podziękowania zasługują także naszym skromnym zdaniem pani posłanka na Sejm, druhna Agnieszka Hanajczyk. Ale współpracuje. Ja tutaj wymieniam kilkakrotnie, ale tak to jest. Pan burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński. Wspomnę byłego komendanta powiatowego, starszego brygadiera Bogdana Czekałę, który z nami współpracował w tym pierwszym okresie. Podkreślam zasługi pana starszego brygadiera Krzysztofa Zielińskiego, aktualnego komendanta. Zasługi dla straży naszej pana drucha prezesa Dziemdziele. Pana drucha Jóźwiaka, naszego prezesa i pana komendanta zawsze tutaj ze swoim zdaniem i stanowiskiem, jak to wypada komendantowi, drucha Pawła Stasiaka. Dziękuję bardzo wszystkim. Skromne słowa uznania należą się też członkom aktualnego zarządu w składzie. W mojej skromnej osobie Lechosa Berliński, straciłem tą werwę już, jak miałem kiedyś. No. Lesław Szewczyk, Paweł Kośla, Wiktor Szyjakowski, Karol Kamienia, Rafał Bieniasz, Marek Kucharczyk. Wspomagali nas w szczególności Nadgrodkiewicz Łukasz, Nowak Jarosław, Jakub Kroczyński i pozostali druhowie. Dziękuję im za to. I jeszcze jedno zdanie tutaj druhno. Ostatnie dziesięciolecie miało też swoje smutne zdarzenia. W tym czasie opuścili naszą na wieczną wartę, odeszli członkowie, druhowie zasłużeni. 10 lat, 10 druhów. Tak się to jakoś złożyło. A mianowicie wymienię tych druhów. Henryk Serwatka, Andrzej Stefańczyk, Stanisław Stefańczyk, Czesław Jaworski, Tadeusz Jaworski, Leszek Kamieniak, Zygmunt Gawroński, Jan Bućko, Kazimierz Zimolok. Cześć ich pamięci. Proszę o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. Chciałabym pogratulować takiej rocznicy. Wiem, że marzycie o wielkim wozie strażackim. Niestety nie mam dla was kluczyków do tego wozu. Musicie sobie to załatwić u kogoś innego. Ale mam taki zalążek prezentu, który dotrze do was w przyszłym tygodniu.
Bardzo chciałabym, żebyście zachowali swoją formę poprzez aktywność. Są to rakietki do tenisa stołowego. Stołu na plecach niestety nie dałam rady przynieść, więc przyjedzie do was. A z tym wozem strażackim to niekoniecznie jest tak, że my go zupełnie nie mamy, bo od wszystkich dzieci z przedszkola niepublicznego Sielankowo mamy taki symboliczny wóz strażacki wykonany przez dzieci. Chciałybyśmy, żeby on przyniósł wam szczęście, żeby sprawił, że zawsze jesteście, zawsze będziecie bezpieczni. I w imieniu całej kadry i przedszkola niepublicznego Sielankowo chciałam podziękować wszystkim strażakom, z którymi jesteśmy najbliżej, bo przez ścianę, za to, że zawsze możemy na was liczyć, za to, że kiedy zatrzasną nam się drzwi, zabraknie wody, to od razu myślimy, może są strażacy i oni najczęściej są i nas ratują, także za to wam bardzo serdecznie dziękujemy, bo wpływacie bardzo, bardzo, bardzo mocno na nasze poczucie bezpieczeństwa. I teraz na ręce pana prezesa chciałabym złożyć ten symboliczny wóz strażacki, zanim pójdzie na pewno ten duży, prawdziwy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że wśród przedszkolaków Sielankowa to są praktycznie wszyscy druhowie OSP Rąbień. Czego życzę bardzo serdecznie jednostce i samym przedszkolakom. Tajemnicą Poliszynola jest, że oświata jest w gminie Aleksandrów takim priorytetem, że nawet podziękowanie i gratulacje zaczynają się od oświaty. Pani poseł, druhu starosto, druhowie, prezesi i komendanci, druhni i druhowie. To szczególny moment, myślę, że stulecie, to tak jak ksiądz kapelan powiedział, szmat czasu, ale jubileusz stulecia to zawsze taka refleksja, że straż, która zawsze zaczyna wszystkie rankingi zaufania publicznego, powstawała w szczególnym okresie, kiedy Polska po 123 latach niewoli wybijała się na niepodległość. Jednostki często powstawały bądź w okresie I wojny światowej, bądź bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości. Natomiast na te 100 lat druhny i druhowie bez wątpienia olbrzymi wpływ. Dzisiaj obchodzimy 25-lecie wolnej, niepodległej, demokratycznej Polski, jednocześnie 25-lecie Polski samorządnej. I myślę, że te dwie daty mają szczególną wartość, szczególne znaczenie dla rozwoju tego esencjonalnego straży, która nastąpiła po powstaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, po inwestycjach samorządowych, które zmieniły oblicze wielu straży na terenie naszego całego kraju. Myślę, że Straż Rąbieńska ma po pierwsze szczęście do wyjątkowo barwnego prezesa, chyba najciekawszej postaci, pełnej kolorytu ze wszystkich, z którymi współpracuję. Ale bez wątpienia jest to jednostka niezawodna. Dziękuję wam za to, że niezależnie od wielkiego wkładu, bez wątpienia, o czym pan prezes mówił, samorządu, bo nasze jednostki można tak naprawdę odmieniać przez wszystkie przypadki, jeśli chodzi o ich rozwój. I bez wątpienia OSP w Rąbieniu, która przeżyła wielokrotnie modernizację tej jednostki, wzbogacenie i bardzo unowocześnienie sprzętu bojowego, które nastąpiło. I powiem tak, panie prezesie, druhu prezesie, bez wątpienia samochód nowy jest taką wisienką na torcie, o której mówiliśmy. W związku z tym to nie jest tak, że mówimy o czynieniu starań, tylko jak rozmawiałem na jednym z ostatnich spotkań przy okazji sprawozdania, samochód będzie już w przyszłym roku, o czym mówiliśmy, a nie zdarzało mi się w sprawach urzędowych nie dotrzymać w tego typu
zagadnieniu jakby słowa, w związku z tym to są fakty, że samochód będzie i będzie to takie wielkie podsumowanie tego, co w Straży w Rąbieniu udało się wspólnie zrobić. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, panie prezesie. Państwo, druhny i druhowie. Tak. Chciałbym w swoim imieniu i w imieniu również drucha prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego województwa łódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych drucha Rysia i obecnego tutaj na dzisiejszym spotkaniu drucha Józefa Dziemdzieli przekazać, zwrócić się do państwa z pewnymi słowami, z pewnym przesłaniem i pozwolę sobie tu zacytować takie znamienne słowa, które wygłosił wiele, wiele lat temu do łódzkich strażaków znany duchowny z naszego terenu, z terenu województwa łódzkiego. Mianowicie w roku 1926 biskup Tymieniecki, pierwszy biskup diecezji łódzkiej, nowo powstałej, na 50-lecie Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej zwrócił się do strażaków takimi słowy. Miłość bliźniego posunięta aż do poświęcenia graniczącego z bohaterstwem, oto cel, który przyświeca jako gwiazda przewodnia życiu i czynom Straży Ogniowych. Te piękne słowa wypowiedziane w 1926 roku i skierowane do łódzkich strażaków obchodzących jubileusz 50-lecia powstania Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej przez pierwszego biskupa łódzkiego, Wincentego Tymienieckiego, członka honorowego Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej, bardzo pięknie charakteryzują zasady, którym na co dzień kierują się strażacy podczas wykonania swych obowiązków. I myślę, że przytoczenie tych słów jest jak najbardziej wskazanym w dniu dzisiejszym, dniu tak wielkiego święta, jakie obchodzi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu, bo zawsze, czego wyrazem jest również nadany dzisiaj jednostce, przyczepiony do sztandaru Złoty Znak Związku, najwyższe nasze odznaczenie pożarnicze, którego to nadania odznaczenia wręczenia tego odznaczenia dokonałem naprawdę z ogromną przyjemnością, bo nieczęsto się zdarza, żeby na sztandarze jednostki OSP zawisł taki znak, tak wysokie odznaczenie. Myślę, że zasłużyliście na to odznaczenie przez te 100 lat działalności na rzecz lokalnego środowiska, lokalnej społeczności. Tutaj druh prezes w swoim bardzo ciekawym, interesującym wystąpieniu historycznym mówił o tych, którzy na te stulecie przez te wszystkie lata pracowali. Ja ze swojej strony chciałbym wszystkim państwu, wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu życzyć sukcesów na dalsze lata, na dalsze stulecie. Dziękuję wam bardzo i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla was i dla waszych rodzin, dla waszych najbliższych. Bardzo miło, że mogę tutaj razem z państwem cieszyć się tak piękną, okrągłą datą 100 lat istnienia tej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. I żeby nie kusić losu, może tak krótko. Piękna data, wyróżnienia, odznaczenia. Wydawałoby się, co tu jeszcze więcej do szczęścia potrzeba. No tutaj od ust drucha prezesa słyszeliśmy o samochodzie. Ja tutaj deklaruję, że no nie w tym budżecie, ale w przyszłym, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jestem gotów podjąć rozmowy i również wesprzeć was w zakupie tego wymarzonego nowego samochodu. Brawo, proszę państwa!
Jak słyszeliśmy, proszę Państwa, no wszystkie rzeczy, czyli sprzęt, umundurowanie, wyposażenie, wyszkolenie, faktycznie ta jednostka spełnia w 100%. No trzeba ich wesprzeć, trzeba ich pomóc i oczywiście nakłaniam również i Państwa do wspierania tutaj tej lokalnej jednostki OSP. I duchu prezesie, ja tutaj mam taki drobny upominek upamiętniający dzisiejsze stulecie istnienia waszej jednostki, które na pana ręce tutaj przekazuję. Dziękuję. Pani poseł, panie burmistrzu, druhny i druhowie, szanowni państwo. Wydawałoby się, że Rąbin ma miejscowość, a proszę bardzo, jaka wielka historia. 100 lat to naprawdę, jak to już ktoś mówił, szmat czasu. To już historia pisana wieloma różnymi wydarzeniami, wojny, różne okoliczności natury politycznej absolutnie niesprzyjające funkcjonowaniu codziennemu, a co dopiero funkcjonowaniu jednostki stowarzyszenia. Wy to wszystko przetrwaliście i nadal działacie i rozwijacie się. Jakby tego było mało, nową setkę, jak powiedział pan burmistrz, zaczynacie nowym samochodem. Gratuluję wam 100 lat, życzę szczęścia, powodzenia w 100 latach następnych. Skromny prezent od powiatu zgierskiego. Brawo. Panie prezesie, panie burmistrzu, pani poseł, pani starosto, szanowni druhowie, szanowne druhny, szanowni państwo. Z okazji dzisiejszego jubileuszu w imieniu własnym oraz w imieniu pana marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Przyłączając się również do słów pana burmistrza i pana komendanta Zielińskiego, chciałam powiedzieć, że szansa na samochód jest w nowym okresie programowania 2014-2020. Nowy konkurs na samochody strażackie ruszy w czwartym kwartale 2015 roku. Także panie prezesie, będziemy pisać wniosek, mam nadzieję. I dzięki pomocy mojej skromnej, mam nadzieję, osoby i pana marszałka Witolda Stępnia uda się ten samochód uzyskać. Ja również cieszę się, że w ostatnim okresie część środków, to 18 tysięcy złotych, również udało się pozyskać z budżetu województwa łódzkiego tutaj właśnie na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Gratulując serdecznie jeszcze raz tych 100 lat, ja myślę, że państwo stanowicie wzór do naśladowania dla młodych, starszych, dla całej społeczności lokalnej i rzeczywiście zasługuje na uznanie fakt, że państwo integrują tą lokalną społeczność i biorą udział we wszystkich wydarzeniach lokalnych. Serdecznie gratuluję, życzę realizacji wszystkich planów, zamierzeń, oczywiście, aby udało się pozyskać ten samochód, co jest chyba u państwa teraz najważniejszym celem. Wszystkiego dobrego. Czy ktoś z państwa jeszcze zabierze głos? Nie widzę. Szanowni państwo, pozwólcie, że odczytam teraz list od marszałka województwa łódzkiego. Szanowny pan Lechosław Berliński, prezes OSP w Rąbieniu. Z pewnością z dumą spoglądaliby na świetnie prezentujące się dzisiaj szeregi członków OSP w Rąbieniu, ci, którzy przed 100 laty tworzyli jej zręby w drugim roku I wojny światowej, jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego. Piękne jest to, że macie tego świadomość, fetując dzisiaj stulecie waszej jednostki, a zarazem utrwalając pamięć o mieszkańcach Rąbienia i okolic narodowości polskiej oraz niemieckiej, którzy dysponując tak zwaną sikawką ręczną na konnym wozie zamontowaną jako pierwsi postanowili zadbać o prywatne i wspólne mienie wsi Rąbień. Z okazji tak doniosłej rocznicy życzę wam, rąbieńskim druhom, niezmiennej satysfakcji spełnionej służby. Jedno z waszych pragnień już się spełniło i obok historycznego sztandaru z 1930 roku zawiśnie dzisiaj nowy. Niech więc spełni się jej kolejne marzenie, by w remizie stanął nowoczesny samochód bojowy. Z wyrazami uznania i szacunku Witold Stępień.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja też przekażę życzenia. Przede wszystkim gratuluję z całego serca wszystkim dzisiaj odznaczonym. Jednostce gratuluję nowego sztandaru i tablicy, bo to przepiękne symbole tej jednostki. Ale też gratuluję bardzo mieszkańcom Rąbienia. Stojąc tutaj pomyślałam, że to jest niezwykły moment, kiedy świętujemy stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej. 100 lat, proszę Państwa. A jednocześnie jest otwierane nowoczesne boisko, jest wykonywana kanalizacja, jest modernizowana szkoła. Pomyślałam też, że warto dbać o tę jednostkę, bo tak naprawdę to jest fundament społeczności lokalnej. I wiem, że współpraca z samorządem układa się jak najlepiej. Ja bardzo szanuję i tak prywatnie Państwu powiem, że bardzo lubię Drucha Berlińskiego. Dlatego też do tutaj takiej inicjatywy Drucha Lipińskiego, Druchny Rafalskiej, Komendanta Zielińskiego chcę powiedzieć, że jeżeli przyda się w jakikolwiek sposób moja pomoc, to jednostka strażacy i druh oczywiście możecie również liczyć na moją pomoc. Gratuluję jeszcze raz tego pięknego jubileuszu. Cieszę się i bardzo dziękuję, że przyszedł mi zaszczyt prowadzić tę niezwykłą uroczystość i na ręce drucha berlińskiego dla całej jednostki, dla wszystkich druhów przekazuję pamiątkową tabliczkę. Jeszcze chcę powiedzieć, przepraszam, bo to miałam powiedzieć na początku, kiedy staliśmy w strugach deszczu podczas mszy świętej, wtedy było nas zdecydowanie mniej. Chcę skierować te słowa do wszystkich druhów. Jesteście prawdziwymi twardzielami. Brawa dla tych druhów. Szanowni Państwo, o zakończenie uroczystości proszę teraz drucha Lechosława Berlińskiego. Panie burmistrzu, nie wiedziałem, że jestem barwną postacią. Dziękuję za to, bo takie sformułowanie. A zmianki o samochodzie, no jestem trochę barwną postacią. Przepraszam, nie dziwne. Ale zmianki o samochodzie to by też trochę pretekstem. Tutaj ta publiczna deklaracja drucha Lipińskiego była jak gdyby wielką, stanowi wielką motywację dla wszystkich naszych druhów i społeczności. Dziękuję za to. Stawka, a teraz troszeczkę tekstu. Uroczystość obchodów stulecia istnienia i aktywnego Straży Pożarnej w Rąbieniu dobiega końca. Minął wiek i co najmniej 5 pokoleń strażaków i życiorysów strażackich. Rozpoczął się drugi wiek funkcjonowania jednostki nowoczesnej, ale jednocześnie z tradycjami jednostki profesjonalnej, organizacji społeczników ratowników. Miniony wiek był okresem ciągłych zmian systemowych, geopolitycznych i świadomościowych, ale Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbieniu, podobnie jak i inne ochotnicze straże pożarne, niezawodnie działała na rzecz ratowania życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego w Rąbieniu i okolicach. O tym tu już wspomniano. Tak jak w przeszłości ojcowie naszej straży mówili, jesteśmy dumni z naszej Straży Ogniowej, no tak i my dzisiaj możemy z niekłamaną dumą powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Niech żyje OSP, proszę. Nasza straż funkcjonowała i funkcjonuje dzięki społecznej postawie i pracy strażaków oraz szczególnie lokalnej społeczności Rąbienia, Rąbienia AB, Antoniewa, Woli Grzymkowej i Krzywca oraz niezwykłej przychylności i pomocy gminnych władz samorządowych w Aleksandrowie Łódzkim i wsparcia oraz pomocy, szczególnie ze strony i pod kierunkiem pana, który jeszcze raz wymienię, ale tak trzeba, drucha, bo zasługuje na to, drucha burmistrza Jacka Lipińskiego. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania. Pragnę także w imieniu OSP w Rąbieniu podziękować za przybycie i przychylność wszystkim zaproszonym gościom, obecnym i tym nieobecnym, ale obecnych z nami, jak to się mówi, psychicznie, duszą.
Dziękuję w imieniu OSP za list gratulacyjny i adresy skierowane do naszej jednostki z okazji tej uroczystości i te wszystkie drobne upominki tutaj, które nam wręczono, a które będą wisiały na honorowych miejscach w naszych pomieszczeniach strażackich. W szczególności pragnę podziękować osobom i instytucjom, które wspomagają naszą straż. Pragnę też w tym miejscu szczególnie podziękować tym, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Ze szczególnym uznaniem i szacunkiem składam druhowi Romanowi Lemańskiemu z firmą Sanator, którego zaangażowanie osobiste trudno przecenić. Druhowi Mariuszowi Grabowskiemu z firmą Storm Media i klubem sportowym za wszystkie skuteczne działania na rzecz OSP i tej uroczystości. Panu Dariuszowi Wojtczakowi z firmą Anna Wojtczak. Panu Bogdanowi Parysiewiczowi, byłemu przewodniczącemu Rady Sołeckiej w Rąbieniu. Pani druhni Ilonie Dąbek, sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, przewodniczącej Rady Powiatu, która na stałe, na bieżąco z nami w komitecie organizacyjnym funkcjonowała, zawsze do dyspozycji. Panu Tomaszowi Barszczowi z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Pani Małgorzacie Jasińskiej-Nowak z przedszkolem Sierankowa. Pani dyrektor szkoły podstawowej w Rąbieniu Małgorzacie Patolecie. Kołom gospodyń wiejskich w Rąbieniu i Krzywcy. Podziękowania za wsparcie i przychylność składam na ręce członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Łódzkiego Związku w Łodzi druhowi Sławomirowi Emanuelowi, który przybył na to, i dziękujemy za obecność i sprawowanie, jak to się mówi, urzędu proceduralnego. Podziękowania składam druhowi Józefowi Dziemdzieli, jeszcze raz tu podkreślam te nazwiska, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego w Zgierzu. Podziękowanie składam także na ręce drucha Mariana Jóźwiaka. Składam je na ręce całemu zarządowi oddziału gminnego, na ręce naszego prezesa, znanego nam wszystkim doskonale. Składam serdeczne podziękowania komendantowi Pawłowi Starczakowi, dowódcy dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję druhu Pawle. Sprawnie to prowadzi, energicznie i to jest to. Dziękuję serdecznie. Dziękuję druhom także z Konstantynowa Łódzkiego, zarządowi z Andrzejem Fisiakiem na czele i Straży Ochotniczej w Niesięcinie. To są nasi przyjaciele, wzajemnie się odwiedzamy i bywamy u siebie. Dziękuję także nieobecnemu w tej chwili księdzu kapelanowi Henrykowi Betlejowi, który odprawił w takich warunkach grzę polową świętą, ale powiedział mi, że jest z nami cały czas obecny. Powinność kapłańska go zmusiła do wcześniejszego wyjazdu, ale był i odprawił to grzę świętą na polową. Dziękuję naszym druhom z Rąbienia i wszystkim, którzy nie wymieniono, ale dużo z ciałem byli, są z nami nadal. Szczególne podziękowania składam orkiestrze Dętej z Aleksandrowa. Zawsze za nich współpracujących, która nam zadała bez deszczu. Mimo że tam na kromki padały kropelki, wszystko szło, było słychać. Dziękuję bardzo. Nie sposób, niezwykle serdecznie, proszę tu o uwagę, serdecznie podziękować niezawodnie skutecznej prezenterce i speakerce naszej uroczystości, pani posłance Agnieszce Hanajczyk. Bardzo dziękuję. I dziękuję za deklarację pomocy i współpracy dalszej. Kończy się część oficjalna, statutowa, ale impreza trwa nadal. Trwa integracyjny piknik rodzinny. Serdecznie wszystkich zapraszam. Tam są te pomieszczenia. On się powoli zaczyna rozkręcać, że tak powiem. Na tym uroczystość oficjalną związaną z obchodami stulecia istnienia OSP w Rąbieniu w dniu 21 czerwca 2015 roku, czyli pierwszego dnia lata, tak nas lato przywitało, uważam za zamkniętą i głos oddaję prowadzącej. Szanowni Państwo, w takiej części nieoficjalnej, ja jeszcze nawiążę, ponieważ czuję się już troszeczkę tym jednym krokiem w części nieoficjalnej, do wypowiedzi pana burmistrza, że druh berliński jest postacią barwną, co oznacza, że jest postacią wyjątkową, nietuzinkową. Ja mam przyjemność wiele lat współpracować z druhem berlińskim i pozwoli druh, że powiem o rzeczy, o której może nie każdy wie. My wiemy, druh berliński jest wykładowcą akademickim i fantastyczną rzeczą jest to, że w swojej pracy naukowej znalazł czas na budowanie tutaj jednostki. Robi to
niesamowicie pracowicie, bardzo pieczołowicie. I ja proszę teraz, nie wiem czy zgodnie tutaj muszę zapytać Drucha Dziemdzielę, czy osoby stojące w szyku mogą bić brawo, ale sądzę, że szczególnie Druchowi Berlińskiemu, który w swojej bardzo trudnej, odpowiedzialnej pracy zawodowej robi tak dużo dla jednostki, ciągle o nią walczy, należą się wyjątkowo ciepłe, gorące brawa. Bardzo proszę serdecznie o te brawa. No i cóż, proszę teraz dowódcę uroczystości, Drucha Pawła Stasiaka, o wydanie komend o wyprowadzenie pocztów sztandarowych i rozwiązanie szyku. Poczty sztandarowe wyprowadzi. Poczty sztandarowe, baczność, brawo, zwrot. Za mną, marcz.